Siemanko, z tej strony MBN123 Full i zapraszam was na bardzo, bardzo mocny materiał. Dlaczego mocny? Dlatego, że MBN123 Full, ten kanał tak jest, zostaje oficjalnie, no może jeszcze nie oficjalnie, jeszcze się zastanawiam, jak to wyjdzie, ale zostaje oficjalnie zawieszony. Dlaczego? Dlatego, że założyłem nowy kanał pod tytułem Byku TV. Tak jest. Proponowało mi to nazwę już Valbo, już dawno temu. Ale padło jak padło na MBN-a. Ale postanowiłem zmienić sobie nazwę kanału. Nie kombinować z jakimiś dodatkowymi literami do MBN-a. Po prostu chcę zamknąć ten rozdział za sobą. Ten amatorski kanał MBN-a. Ja naprawdę, muszę to powiedzieć, to była czysta amatorszczyzna. Teraz chcę robić jak najbardziej profesjonalne filmy, starać się przynajmniej robić jak najbardziej profesjonalne filmy na nowym kanale. Nie ukrywam, że coś na tym może jeszcze pojawiać, jakieś dodatkowe informacje dotyczące nieaktywności na nowym kanale, czy coś w tym guście. Ale naprawdę, to też jest test moich widzów. Zobaczę, ilu najwierniejszych widzów przejdzie na nowy kanał. Jeżeli olejecie tą informację, to nie pytajcie się na tym kanale, co się ze mną dzieje, gdyż będę prowadził nowy kanał. Ten kanał zostaje jak najbardziej. Będzie to pamiątkowy kanał o mojej właśnie początkowej przygodzie z YouTube'em. Będziecie wiedzieć, jak się wszystko toczyło swoim biegiem czasu. Więc tak, co będzie na nowym kanale, będzie sobie zadać pytanie. Co z tymi wszystkimi seriami, które już prowadzę, są nieskończone? Więc tak, po prostu nie wyrabiam z tymi seriami, nie wyrabiam naprawdę. To jest jeden z właśnie z powodów, który zakładam na konto, po prostu szkoda mi sobie tych materiałów i znowu potem je zaczynać. Po prostu postanowiłem rozpocząć te wszystkie serie na nowo, ale stopniowo. Nie nawalę sobie tyle na głowę, to wam na pewno obiecuję. Zacznę pewnie od Minecrafta i tombę skończę, zacznę jakąś nową serię i tak na okrągło. Niż nawalę sobie, jak tutaj na przykład Minecraft, GTA Vice City, Tomba, Need for Speed, Penumbra, tego za dużo. Ja nie wyrabiam, naprawdę. Więc cóż, wszystkie serie będą kontynuowane stopniowo na nowym kanale. Serdecznie was zapraszam do subskrypcji nowego kanału. Link macie w opisie. No, więc cóż, witam was na nowym kanale Byku TV, tak jest. Najpewniej będzie też nowsze tło poprawione od Valbo. Valbo się uczy teraz na Gimpie robić tła, więc może raczej nie, raczej Blacker teraz, bo też postanowił zmienić swój kanał. No, powiem tak, nadszedł czas zmian. Oby te zmiany wyszły na lepsze. Jeżeli nie wyjdą, przerzucam się na powrotem MBN-a, ale raczej postaram się, żeby jak najlepiej wyszedł nowy kanał, najbardziej profesjonalnie. Więc ten kanał zostaje jak został. Jeżeli macie jakiś sentyment, możecie zasubskrybować dwa kanały, ale tutaj już raczej nie zostaniecie. Nie będę tutaj sobie dodał partnera, żeby zarabiać na dwóch kanałach, bo to jest bez sensu. Nie musicie mnie o to oskarżać, że specjalnie robię dwa kanały. Nie. Ja naprawdę robię nowy kanał, żeby zacząć bardziej profesjonalne filmy, materiały. Zresztą jak to woli mówić. Zaczniemy po prostu od Minecrafta i Tomby, ale najpewniej Minecraft będzie dopiero, niestety. Muszę to powiedzieć, za niedługo wychodzi Minecraft 1.3 i to jest, bardzo mam na niego ochotę zagrać i chyba 1.7.3 niestety też już będzie serią, która nie będzie kontynuowana. Zacznę od nowa pierwszy sezon na 1.3. Ewentualnie zrobię jakąś serię na boku, powrót do bety, coś jak Rezi, ale wątpię. I jeszcze raz bardzo serdecznie was zapraszam. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że postanowiłem to bez waszej wiedzy, ale naprawdę to jest, a stu, ja już to planowałem dużo czasu i nie daje mi to spokoju do dziś. Znaczy, już teraz mam trochę spokoju, ale nie, po prostu nie piszcie tutaj w komentarzach, że prosicie mnie, żebym został na tym kanale. Nie, ja przenoszę się na nowy. Link macie w opisie. I no, serdecznie was zapraszam do subskrybowania i lajkowania nowego kanału. Jeżeli to też jest taki test do was, zobaczę, ilu widzów, jak już chyba wcześniej wspominałem,
przejść na nowy kanał, ile miałem pustych subskrypcji, ile już mnie olało, więc... No, to tyle. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie zostawicie mnie na lodzie, że polubicie nowy kanał z nowym tłem, nowa jakość filmów. Znaczy, jakość się nie zmieni pod względem jakości, bo mój komputer nie wyrabia na HD, tylko na 480p co najwyżej. Ale nad jakością dźwięku na pewno będę pracował. Obiecuję wam to, że już nie będzie, że tutaj coś zepsute, tutaj coś innego jest zepsute. No. Bez dłuższego przeciągania. Zapraszam was na nowy kanał. Byku TV, tak. Ja się z wami żegnam, więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie w górę. Na razie, cześć i cze. Narka ludzie, pa pa.